Na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 1372 ze zmianami. Otwieram 37. sesję Rady Miejskiej Nieszawa, kadencji 2018-2023. Witam pana burmistrza, witam wszystkich radnych oraz osoby, które biorą dzisiaj udział w dzisiejszym posiedzeniu. Proponowany porządek obrad. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, iż radnych, stan radnych 15, obecnych 13. Stwierdzam kworum. Przyjęcie porządku obrad, powołanie protokolanta, rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwał w następujących sprawach. 13 by było, a 15. 13 jest. 13 jest. Jeszcze raz. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022 i zamknięcie 37. sesji Rady Miejskiej Nieszawa. Czy ktoś z państwa do porządku obrad chciałby jakieś uwagi wnieść? Nie ma, zatem przechodzimy dalej. Proszę? Tak, ale najpierw jeszcze protokół, bo mi się wydaje, że nie kochamy. Panie, przyjęcie porządku obrad. Tak, tak, przepraszam. Przechodzimy do głosowania na przyjęcie porządku obrad. Dobrze. Głosujemy, tak? Ktoś tam nie wysłał jeszcze. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Powołanie protokolanta, więc tu nie chciałbym za długo się rozwodzić. Proponuję panią Agatę Smykowską. Czy są jakieś inne propozycje? Nie ma. Pani Agata wyraża zgodę oczywiście. Dziękuję bardzo. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach. Proszę państwa, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej. A nie zagłosowali? No, coś się rozpędziłem, ta sesja tak krótka, że mówię wam szybko, by się chciało zgodzić. Głosujemy, proszę bardzo, nad przyjęciem protokołu. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. Pani Agata Smykowska zostaje protokołowcą dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. I to bym chciał, ażeby pan burmistrz zreferował pismo, które wpłynęło do urzędu, do pana burmistrza gminy, odnośnie wytycznych Regionalnej Izby Obrachunkowej. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dzień dobry. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pokrótce wyjaśnię, skąd taki pilny mój wniosek o zwołanie sesji w trybie nadzwyczajnej. Wiąże to się z czynnościami nadzoru nad uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej. Dotyczy to naszej uchwały w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2022 z 26 stycznia tego roku, w którym to w wyniku badania Regionalna Izba Obrachunkowa zobowiązała burmistrza miasta Nieszawy do wyjaśnienia dwóch kwestii, które mogą rzutować na naruszenie uchwały przepisów prawa. Jedna to dotyczy załącznika nr 3, przychody i rozchody budżetu, w której to
W jednej kwocie zaplanowano rozchody na kwotę 1 063 279 zł. Natomiast ta kwota powinna być rozbita na poszczególne paragrafy. Tutaj już szczególnie by to, jeżeli Państwo będziecie mieli wątpliwości, to wyjaśni Pani skarbnik. Natomiast druga, to tyczy się już typowo z omyłką pisarską i dotyczy to, że w deficycie w dwóch załącznikach pojawia się kwota 804 011 zł, a w drugim 804 011 zł i 9 groszy. No jest to ewidentnie tutaj omyłka pisarska. Ponieważ mamy do dnia dzisiejszego złożyć wyjaśnienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a kolegium w tej sprawie zwołane jest na środę, więc tutaj wnoszę o zmianę uchwał. Rzutuję to zatem również zmiana wieloletniej prognozy finansowej, żebyśmy już przedstawili razem z wyjaśnieniami poprawiony dokument. Dziękuję bardzo. Proszę, ktoś z Państwa ma jakieś pytania? Nie słyszę. Zatem proszę Państwa, przechodzimy pierwszy do podjęcia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Głosujemy. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 13. Uchwała została przyjęta, 1 przeciw się znalazł, tak? Przepraszam, więc jeszcze raz. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 10, 1 przeciw, 2 się wstrzymało. Uchwała przy 10 głosach za została przyjęta. Dziękuję. Punkt drugi. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie na rok 2022. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie słyszę. Proszę bardzo, przechodzimy do głosowania. Udział w głosowaniu wzięło 13 radnych, za zagłosowało 10, 1 głos przeciw, 2 się wstrzymało. Przy 10 głosach za uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt. Zamknięcie 37 sesji Rady Miejskiej Rzeszowa. Zamykam 37 sesję Rady Miejskiej Rzeszowa. Dziękuję Państwu bardzo. Thank you.